Próbuję zrobić tak, żeby było go widać, ale on się nie daje. O, proszę bardzo. Tak wygląda pożeranie smaczków przez kota złodzieja, który dzisiaj pożarł całą polędwiczkę z kurczaka. Nie, że ją dostał, on ją oczywiście ukradł. Mama teraz chodzi za nim i mówi do niego: mój ty złodzieju, idź, poszedł na ziemię i stamtąd szukaj. Dobry wieczór, proszę Państwa, rozpoczynamy wieczór z kotami, które się nazywa reportażem z wycinku świata, a nie wieczorem z kotami, ale koty to nawabika, zanim się z Państwem przywitam, bo oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiali i o nowym dokumencie o godności człowieka, który został wydany przez Dykasterię Nauki Wiary, i będziemy rozmawiali o ślubie byłego księdza biskupa i o tym, co się z tym wiąże, a potem też o karze odszkodowaniu, które zostało zasądzone dla siostry zakonnej, wydalonej z zakonu. Jak się Państwo domyślają, nie działo się to w Polsce. Wszystko po kolei. Najpierw Państwo się przywitali z kotem, ja się przywitałam z Państwem. Jeszcze teraz czekają ci, którzy w komentarzach czekają na przywitanie. Pani Ania Marzycielka pierwsza i Magdalena z Ustronia, Irena z Olszy, 74 z Grzmiącej, Wojtek z Berlina mówi, że pożegnał się z długimi spodniami. Ja mam nadzieję, że do października pożegnałam się z jeansami. Niebotyczny patriota pisze, że tytuł prawie jak żandarm się żeni. A i owszem, żandarm się żeni, rudy się żeni. Biskup już się tak naprawdę ożenił, ale to lepiej brzmiało. Czy ja ustawiłam dobrze kamerę, czy ona nadal jest skierowana bardziej na koty? Tak sobie na mnie, nie? Jak zwykle, bardziej na koty. Koty tu wygrywają. Dzisiaj na chrupki zbieramy dla Meli na Buy Coffee. Tu podrzucę Państwu linka. A co? Pani Jadwiga ogłasza uroczyście koniec snu zimowego. Pan Janusz pisze, że we Wrocławiu upalni i że on tradycyjnie zaprasza do lajkowania. A jakże? Santocha też pisze, że ciepły dni, kwietniowy wieczór. I jeszcze to bardzo miłe, że bardzo lubi poniedziałki, od kiedy się tu spotykamy. W Gdańsku pani Joanna robi ćwiczenia na kręgosłup. Chciałabym też móc robić ćwiczenia w trakcie tego programu, ale tego się Państwo nie doczekają. U pani Diany też ciepło i cudownie. Facebook się melduje, również Andrzej z Belgii, Jolanta z Poznania, słyszałam, że w Poznaniu bzy już kwitną, Natalia z Morfeuszkiem w Petersburgu, po przedwczorajszej śnieżycy plus 16. I śnieżyce nas nie interesują do listopada. Pani Anna wita się z Państwem i z kotem. I dobra, i to tak mniej więcej wszyscy są. Dzień dobry panie, dzień dobry koty. Prawidłowe powitanie, aczkolwiek nie wiem, czy taka kolejność. Koty uważają, że powinna być odwrotna. Piękne lato mamy tej wiosny. No niektórzy dosyć średnio znoszą. Wysypałam chrupki. Niektórzy średnio znoszą takie wahania temperatur. Teraz musicie to zjeść, skoro to rozsypałam. Ty też rusz, ty nie będziesz jak mi zbiórka. Proszę bardzo, pokaż się ludziom. Z tym orzenkiem biskupim to był hit, prawda? Proszę Państwa, ja jeszcze przypomnę, że można tutaj lajkować, subskrybować na Facebooku, udostępniać. Każdy komentarz też sprawia, że ten film jest udostępniany następnym widzom. Państwo wiedzą, że z takimi tematami trudno się przebijać do jakiegoś szerszego grona odbiorców. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim patronom, którzy dołączają za mniejsze i za większe pieniądze. Dzisiaj już napisałam do następnych. Niekoniecznie odzywam się do tych patronów, którzy wracają do patronowania, ale zauważam i też bardzo zapraszam do kontaktu. Państwo w grupie patronów szaleją, trochę tracę nad tym kontrolę. No, ale cóż, niebotyczny patriota, kiedy będzie żandarm i kosmici, w sensie biskupi kosmici, biskupi są, a kosmici to my. Pani Anna jak zwykle potrafi nas podtrzymać na duchu, mówi, że idzie ochłodzenie, dobrze jest i już podrzucam, jak można dołączyć do grona patronów, linka do Patronite i wirtualna kawa dzisiaj z dedykacją na chrupki dla Meli. Ostatnio nie kupiłam jej, no ale to nic. Właśnie, wszyscy żyją, pewnie Państwo dzisiaj też, dwoma tematami. Po pierwsze, trzeba było rano wstać i sprawdzić wyniki wyborów. Nie te ogólne, nie, tylko wiadomo, kto burmistrzem, kto tutaj prezydentem miasta u siebie, bo to się tutaj liczy. No i druga sprawa, nie wiem, czy Państwo oglądali, ja oglądałam, śledziłam, no nie całe, tylko w jednej części, zaćmienie słońca. Bo to było naprawdę, nie myślałam, że to tak...
tak szybko i fajnie. Pani Maria Dynak przypomina, mąż jednej żony, to jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska, skup się, zapraszam. Sprawdziłam, proszę Państwa, jaki temat budził najwięcej emocji w mediach. Pani Ewa zdążyła, bo my tu się zwykle spóźniamy. No i wyszło na to, że jednak najbardziej poruszający był temat tego biskupa, który to się ożenił, a papież mu pozwolił. No tytuły były bardzo klikalne, ale okej, funkcjonujemy w takich internetach, w jakich, jakich funkcjonujemy, chociaż mam wrażenie, że po tylu programach, jakie tutaj się odbyły na ten temat, no to kwestie celibatu i byłych księży mają Państwo opanowane już na tyle, że samodzielnie sobie Państwo radzą z szukaniem argumentów i z dyskusją, skoro ona tak porusza. No ale skoro pojawiają się nowe wątki, a trochę się pojawiają, to do tego też dzisiaj dojdziemy, żeby poszerzyć ciut wiedzę na temat bohaterów tego wydarzenia i sprawdzić, czy to rzeczywiście jest taka sensacja i przede wszystkim, co dla mnie jest tutaj interesujące, na ile porównanie do sakramentu małżeństwa i do powtórnych małżeństw są tutaj adekwatne. Pani Joanna pisze, że przegapiła zaćmienie. To nie strasznie. To nie straszne, dlatego że to się cały czas tam dzieje, przez całe Stany Zjednoczone się toczy ta lawina zaćmień, więc będzie można to nadrobić. Animus 47 pisze, że ten ożenek jest strasznie pudelkowy, są bardziej istotne sprawy. Owszem, on jest pudelkowy, ale my go oczywiście ujmiemy tutaj niepudelkowo, bo od tego tutaj jesteśmy. Ale to, co jest najważniejsze, i co chciałabym dzisiaj pierwsze z Państwem omówić, to jest ten zapowiadany dokument, długo zapowiadany dokument Dykasterii Nauki Wiary o godności człowieka, Dignitas Infinita, i jemu się przyjrzymy na początku. No i najpierw dokument, potem biskup i reszta, bo to jednak w porównaniu do dokumentu są Michałki. Dlaczego ten dokument jest ważny? Ano dlatego, bo on dotyczy fundamentów antropologii chrześcijańskiej, czyli całej koncepcji człowieka. Jeżeli Kościół ma stawać w obronie człowieka, ma stawać po jego stronie, no to musimy rozumieć, dlaczego to robimy, no i co to w ogóle znaczy w Kościele być człowiekiem. Co jest działaniem, które w sedno człowieka uderza, co odbiera człowiekowi godność, czego się nie godzi robić właśnie dlatego, że przed nami stoi człowiek, a nie rzecz, a nie zwierzę, albo nie stoi jakiś automatyczny, bezwolny sługa. Świat się zmienia. Ta koncepcja człowieka wpływa i na życie społeczne, i na życie polityczne, i na życie gospodarcze, więc no, trzeba rozumieć, co to znaczy, że Kościół chce stawać po stronie człowieka i dlaczego to robi. Czy ten dokument spełnił oczekiwania, czy wszystkich rozczarował, to się oczywiście okaże. Prace nad tym dokumentem, żebyśmy też znali kontekst, trwały naprawdę bardzo długo, bo jest rok 2024, a one się rozpoczęły wiosną 2019 roku. Wstępny projekt był już w październiku 2019 roku, został odrzucony wtedy przez konsultorów Dykasterii Nauki Wiary. Kolejny się ukazał projekt, czy był przedstawiony w październiku 2021 roku. W styczniu 2022 roku był uproszczony, skrócony. W lutym 2023 był poddany kolejnej ocenie, zaproponowano kolejne zmiany. Dykasteria się zgodziła go opublikować, ale właśnie ze zmianami. A potem jeszcze wkroczył we wszystko papież Franciszek i poprosił o podkreślenie konkretnych tematów, czyli na przykład kwestie migracji, ubóstwa, przemocy wobec kobiet, do tych tematów dojdziemy, więc znowuż trzeba było podjąć kolejne prace, żeby te sugestie papieża uwzględnić. To jest odpowiedź na pytanie Natalii Julii, dlaczego tak długo. No i znowu członkowie dykasterii dostali tekst, no i trzeba było tę pierwszą część doktrynalną, jakby ich pierwotną, mocno zredukować, po to, żeby móc więcej miejsca poświęcić tym kwestiom praktycznym, na które zwracał uwagę papież. No więc w lutym 2024 roku dykasteria zatwierdziła tekst, 25 marca papież go podpisał, a dzisiaj ten tekst mamy opublikowany, o dziwo, od razu również po polsku. Pani Ania pisze, że świat idzie szybko do przodu, a w Kościele wszystko leniwie mieli, to dziwne. Szczerze, ja bym temu dokumentowi dała jeszcze pół roku albo jeszcze rok i to wtedy byłby chyba dobry. To taki spoiler.
Kardynał Fernandez, Melania, proszę cię bardzo, nie rób, proszę bardzo, ty tutaj zarabiasz na chrupki, tak? Zarabiasz na chrupeczki? To proszę pracować, tak? Proszę bardzo, nie zarabiasz, żebrzesz, tak to nazwiemy, wprost. Wiosna, koty się obudziły. Kardynał Fernandez we wprowadzeniu podkreśla, że to nie jest zupełnie wyczerpująca lista wszystkiego, co dotyczy godności człowieka. To są raczej tematy te, które mogą być w myśleniu współczesnego człowieka nieco przyćmione, więc trzeba je przypomnieć. No i mamy tam rzeczywiście takie podstawy, których nie trzeba Państwu przypominać, że godność jest nieskończona, że niezbywalna, związana z samą istotą człowieka, przysługuje każdej osobie ludzkiej, dajmy temu spokój. Podkreślmy tylko jedną rzecz, że niezbywalna to znaczy, że tej godności człowieka swojej własnej nie tylko nikt nie może nam odebrać, ale my się nie możemy jej zrzec. Nie można z niej zrezygnować, nie można się wyrzec tej godności. Nigdy i nikogo w związku z tym, ja to podkreślam, jakby nawiązując też do książki, o której często Państwu mówię, nigdy nie można nikogo potraktować tak, jakby tej godności nie miał, jakby się jej zrzekł przez swoje zachowanie, przez swój grzech albo przez swój ślub. Nie. Oczywiście dykasteria nawiązuje do tego, że godność człowieka ma swoje odbicie, jest opisana w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, o tym też mówiłam w książce. No i oczywiście Dignitas Infinita pisze, że Kościół o tę godność człowieka dba jeszcze bardziej. Trochę się tutaj znacząco uśmiecham, bo w teorii owszem, w praktyce no, niespecjalnie się to sprawdza, przynajmniej w tej praktyce, którą ja znam, praktyce Kościoła w Polsce, że przypomnę znowuż, tak, czy przypomnę siostry, czy przypomnę uchodźców na ukraińskiej, na białoruskiej, przepraszam, granicy, na ukraińskiej było ok, ale dykasteria przypomina nam tutaj słowa Pawła VI, że żadna antropologia nie może się równać z antropologią Kościoła dotyczącą osoby ludzkiej w odniesieniu do wyjątkowości, godności, nietykalności, bogactwa podstawowych spraw. Praw, nie spraw. No i mamy dalej pokazane różne znaczenia godności człowieka i to jest ciekawe, bo można omówić o godności człowieka w sensie ontologicznym, moralnym, społecznym i egzystencjalnym. W sensie ontologicznym, to jest najważniejsze, człowiek ma godność sam w sobie jako stworzony przez Boga, nie można tej godności wymazać, ta ontologiczna godność jest obowiązująca niezależnie od wszystkich okoliczności, ontologiczna, czyli bytowa. Godność człowieka w sensie moralnym, to jest ciekawe, to jest coś, co można utracić wtedy, kiedy człowiek czyni zło, które jest niegodne wartości czy natury człowieka, jakby niegodne jego godności, tak bym to powiedziała. Ale to też nie jest godność, którą można człowiekowi odebrać. To nie jest godność ta moralna, której można komuś odmówić. Można mu powiedzieć, nie jesteś człowiekiem, bo uczyniłeś zło. Nie, to człowiek sam trochę sobie to odbiera albo tego się wyrzeka, kiedy postępuje w sposób nieprzystojący człowiekowi. Ale nawet wtedy nie traci tej godności ontologicznej, tej bytowej. Dlatego między innymi trzeba pracować nad tym, żeby ludzie, którzy robią źle, no przestali robić źle i żeby na świecie było jak najmniej takich, nie wiem, masowych morderców. Państwo tutaj o jego skromnej osobie. No proszę bardzo, ja tu na razie nie mam nic do powiedzenia. Niech sobie wybuduje ten dom, potem Państwa po nim oprowadzę. Żartuję. Godność człowieka w takim sensie społecznym, kiedy o niej mówimy, no to mamy... to mamy tutaj na myśli społeczne warunki, w jakich ten człowiek żyje. I życie rzeczywiście w takim skrajnym ubóstwie będzie się nazywało życiem niegodnym, ale to nie znaczy, że ten człowiek nie ma godności, tylko że jego godność jest większa i że jego godność jest sprzeczna niż warunki, w których przyszło mu żyć. I wreszcie godność człowieka w sensie egzystencjalnym. To jest tutaj dość dziwnie według mnie wytłumaczone, ale z tego co rozumiem, chodzi o takie własne doświadczenie godności czy niegodności własnego życia. Czyli ktoś żyje w dobrych warunkach, niby wszystko jest ok, ale brakuje mu jakoś, nie wiem, radości czy nadziei.
Albo ktoś żyje w przemocy, żyje w patologii i czuje, że zasługuje na coś innego, że to jest niezgodne z tym, kim jest. Tak bym to rozumiała, że godność w sensie egzystencjalnym jest doświadczeniem czy odkrywaniem własnej godności ontologicznej, ale tu i teraz, w warunkach, w którym jesteśmy i w jakich żyjemy. Pan Marek pyta, że mówi, że aż dziwne, że o jego skromnej osobie przechodzącej na emeryturę i remontującym willę pod kościołem świętego Floriana nic nie ma. Ano nie ma, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę dokumenty dykasterii nauki wiary albo to, że sobie jego skromna osoba buduje willę, no to naprawdę byśmy zeszli na poziom pudelka. No nie mam Państwu nic mądrzejszego do powiedzenia niż to, co na pudelkach Państwo i tak wyczytają. A my staramy się rozmawiać wtedy, kiedy coś więcej jednak dopowiedzieć mogę. Pan Janusz podrzuca tekst do deklaracji Dignitas Infinita, a ja muszę wypuścić mele. Mela nie lubi prosić o Państwo o chrupki. No co ja zrobię? No, uważa, że to jest mój obowiązek. Ma rację. I dalej, proszę Państwa, mamy taką długą część poświęconą temu, jak ta godność ludzka była postrzegana w historii. Gdzieś tam pada jedno ważne zdanie, które chciałam Państwu przeczytać, że godność nie jest przyznawana osobie przez innych ludzi na podstawie pewnych talentów czy cech, także można ją odebrać. Gdyby była przyznawana, no nieważne. Chodzi o to, że nie wiadomo dlaczego my jakoś w świecie uznaliśmy i to się wbiło w głowy niektórych osób, że godność człowieka jest jednak warunkowa. Że no niby owszem, każdy ją ma, ale niektórzy mniej. No bo ci są przestępcami, ci nie są chrześcijanami, ci mają złe intencje, ci inni mają inny kolor, inną kulturę, inną orientację seksualną, a ci popełniają grzech, a tych po prostu nie lubimy. Pani Lea z Rzymu pozdrawia. Nie ma to jak podnosić ciśnienie. Ale tutaj też mamy ciepło. O. No właśnie tak to nie działa. To nie jest kwestia koloru skóry, wyznania, zgadzania się z naszymi poglądami. Nikt nie przyznaje godności drugiemu człowiekowi i nikt nie może jej odebrać. Oczywiście Dignitas Infinita powołuje się też na Sobór Watykański II. Mamy długą opowieść o tym, proszę Państwa, jak to Kościół głosi, promuje i gwarantuje godność człowieka. Że mówi o nieusuwalnym obrazie Boga w każdym człowieku, że mówi o Chrystusie, tym wcielonym Bogu, który się stał człowiekiem i przez to naturę ludzką i wywyższył i objawił prawdziwą godność człowieka, bo mówi o powołaniu do pełnej godności człowieka i tak dalej, i tak dalej. No mogę odsyłać do tekstu, ale przychodzi mi tutaj do głowy taka jedna wątpliwość, trochę smutna. Może się mylę, ale no, spotkałam mnóstwo osób niewierzących, przynajmniej deklarujących się jako ateiści, o poglądach mocno lewicowych i ja mam wrażenie, że to oni mieli dużo mniej problemów ze zrozumieniem i przyjęciem godności każdego człowieka. My się nie zgadzaliśmy w jednej kwestii. My się nie zgadzaliśmy najczęściej w kwestiach dzieci nienarodzonych. Ale i tutaj problem, mam wrażenie, i kwestia sporna to nie jest to, czy dziecko ma godność, ale kwestia sporna jest w punkcie, czy to już jest człowiek, czy jeszcze nie jest człowiek. Więc ten spór przebiegał w minimalnie innym miejscu. A dużo więcej problemów z takim praktycznym podejściem do godności człowieka, no to jednak mieli ludzie, którzy się uważali za gorliwych katolików. Ja mogę mieć oczywiście niepełne dane, mogę żyć po prostu w takim świecie i pewnie jest tutaj bardzo duży margines błędu, ale zastanawiam się, czy to nie jest tak, że my trochę za mocno ochrzciliśmy te kwestie praw człowieka. I kiedy my ją tak mocno przywiązujemy do chrześcijaństwa, to kiedy sama wiara zaczyna w nas słabnąć, to i ta kwestia godności człowieka przy okazji trochę się rozmywa.
I nie wiem, czy naprawdę powinniśmy najważniejszym argumentem za godnością człowieka robić to, że Chrystus się stał człowiekiem. Owszem, to jest nasze chrześcijańskie uzasadnienie, to jest nasza chrześcijańska motywacja, żeby dodatkowo tę godność człowieka uszanować albo jeszcze bardziej ją uszanować. Ale gdyby się okazało, Państwo rozmawiają nasze rozmowy, Państwo pamiętają nasze rozmowy o pustym grobie, więc sobie mogę pozwolić na taką tutaj przenośnię. Gdyby się okazało, że jednak grób Chrystusa nie jest pusty i gdyby się okazało, że żaden Bóg nie stał się człowiekiem, czy to by znaczyło, że człowiek utraci swoją godność? No nie, i na to się nie zgodzą nawet ateiści. My oczywiście wierzymy, że w kwestii wiary nic się nie zmieni i wierzymy, i że uwierzyliśmy prawdzie, ale takie pytania warto sobie zadawać. Ja wolę szukać w chrześcijaństwie dodatkowej motywacji do troski o godność człowieka niż głównego uzasadnienia godności człowieka, bo mam wrażenie, że to będzie trwalsze we współczesnym świecie. Jeżeli chcemy, żeby świat się przejął godnością człowieka i żeby o nią dbał, to skuteczniejsze jednak będzie odwoływanie się do wartości ogólnoludzkich i powszechnych, a nie opieranie wszystkiego tylko i wyłącznie na uzasadnieniu, które wypływa z wiary. Dalej w Dignitas Infinita czytamy o tym, jak to godność człowieka jest podstawą praw i obowiązków człowieka, to jest wszystko jasne i że takim obowiązkiem jest szacunek dla godności człowieka i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy mnóstwo takiej teologii dosyć oczywistej. Człowiek czy nie człowiek, życia nie można przerywać. No właśnie tutaj idzie, na tej linii idzie spór. Ja się absolutnie nie będę tutaj bawiła w rozstrzygnięcia tego sporu, po prostu musimy wiedzieć, jak on przebiega. Mamy tutaj też zauważony jeden problem, kolejny, że cytuję, pojęcie godności ludzkiej bywa nadużywane w celu uzasadnienia arbitralnego mnożenia praw, z których często wiele jest sprzecznych z pierwotnie zdefiniowanymi, a nierzadko są one w sprzeczności z podstawowym prawem do życia. No i rozumiem, że tutaj w podtekście chodzi właśnie o prawo do życia nienarodzonych, które bywa przeciwstawiane prawom kobiet czy godności kobiet. Godność, cytuję, jest wówczas utożsamiana z wyizolowaną i indywidualistyczną wolnością, która domaga się narzucenia jako praw gwarantowanych i finansowanych przez społeczność pewnych pragnień i skłonności, które są subiektywne. Dokument nam pokazuje, że prawem człowieka nie jest wszystko to, co jest naszym pragnieniem i co jest naszą skłonnością i co jest subiektywne. Tutaj też włącza mi się taki mały i delikatny alarmik, trochę adwokat diabła, i zastanawiam się, czy już dalej w tym dokumencie nie będzie jakiegoś ataku na osoby homoseksualne, albo co gorsza na osoby z zaburzeniami identyfikacji płciowej. Czy ktoś nie powie, że to są tylko subiektywne skłonności? Zobaczymy. No i dalej, oczywiście, że godność ludzka nie może się opierać wyłącznie na indywidualnych standardach, ani być utożsamiana jedynie z psychofizycznym dobrostanem jednostki. No na indywidualnych standardach nie, ale jeżeli mówimy, że nie miała być opierana na psychofizycznym dobrostanie jednostki, a wcześniej było o egzystencjalnym sensie godności człowieka i o tym, jak ja tę godność odbieram, proszę pana, panie Kotek 24, to albo pan ma literówkę w wypowiedzi, to proszę do mnie napisać na priv, a jeżeli pan chciał napisać to, co był, o, właśnie się coś państwo zebrali, a nie, my tutaj blokujemy takich państwa, to proszę się nie martwić. To gdzie tu jest granica między tym psychofizycznym dobrostanem a egzystencjalnym rozumieniu godności człowieka, tak? Kto ma oceniać, czy moje życie jest zgodne z moją godnością, czy poniżej mojej godności? I to, co pyta pani Anna, co tak naprawdę jest obiektywne? Cytuję, zamiast tego obrona godności człowieka opiera się na konstytutywnych wymaganiach ludzkiej natury, które nie zależą ani od indywidualnej samowoli, ani społecznego uznania.
obowiązki wynikające z uznania godności drugiego człowieka i prawa, które z niej wynikają, mają konkretną i obiektywną treść opartą na wspólnej ludzkiej naturze. Bez takiego obiektywnego odniesienia pojęcia godności jest w rzeczywistości poddane najróżniejszej arbitralności i interesom władzy. Ja się trochę czuję tutaj jak w pułapce, że ktoś z zewnątrz będzie oceniał, czy się mieszczę w obiektywnej treści praw, które mi przysługują. Ale też okej, zgadzam się, że to nie zależy od społecznego uznania i z tym się zgodzę. No więc dźwignę też, że skoro nie zależy od społecznego uznania, no to dźwignę też, że nie zależy od mojej samowoli. Zobaczymy, co w związku z tym będzie tutaj dalej. A dalej, proszę Państwa, docieramy do najciekawszej kwestii. Tak się starałam to streścić ten początek, bo on jest dosyć trudny. O, proszę bardzo, Pani Alicja podpowiada Pani Ani. To jest dignitas infiniti. Chodzi o poważne naruszenia godności ludzkiej. To jest ta część, która wynika bezpośrednio z interwencji papieża Franciszka. I co papież tutaj wymienia, czy no jednak dykasteria wymienia z inicjatywy papieża, jako najważniejsze naruszenia godności człowieka. Po pierwsze, dramat ubóstwa. Czytamy tutaj o skrajnym ubóstwie, które jest związane z nierównym podziałem bogactw. I tutaj zacytowany jest nie papież Franciszek, ale Jan Paweł II. Jedna z największych niesprawiedliwości współczesnego świata polega właśnie na tym, że stosunkowo nieliczni posiadają wiele, a liczni nie posiadają prawie nic. Jest to niesprawiedliwość wadliwego podziału dóbr i usług pierwotnie przeznaczonych dla wszystkich. To jest bez wątpienia ważna uwaga, bez wątpienia prawdziwa. Tylko moje pytanie brzmi, co z tym można zrobić? Bo próbował już to zrobić system komunistyczny. I jak wiemy, no to nie była dobra droga. Papież Benedykt XVI pisał tutaj nawet o skandalu niewiarygodnych nierówności. Takiego języka użył. I trochę jest w tym skandal, że jak sprawdziłam, jest taki deser lodowy w jednej z restauracji w Nowym Jorku, który kosztuje, deser lodowy, $25,000. I ktoś go kupuje i płaci za ten deser lodowy $25,000, a to są pieniądze, które wystarczają na utrzymanie 10,000 dzieci w Afryce dziennie. Ja sama lubię, nie wiem, kupić sobie coś fajnego, ale wydaje mi się, że mam w głowie granicę przyzwoitości i nie wydam kilku tysięcy złotych na przykład na torebkę, czy 1000 złotych nie wydam. No bo to jest i gorszące, i nie potrzebuje marki, i nie potrzebuje inwestycji, potrzebuje mieć gdzie nosić klucze i telefon. Ale też mam świadomość, że jak ja kupię torebkę na Vinted za 50 zł albo za 150 zł w sklepie, co mnie się wydaje ceną ok, to dla ludzi w wielu miejscach świata albo w innych sytuacjach życiowych już też będzie rozpustą i marnotrawstwem. Więc naprawdę nie wiem, jak problem nadmiaru i problem skrajnego ubóstwa może być w świecie rozwiązany. Czy da się w ogóle ograniczyć to, co jest w dokumencie nazwane rozrzutnym i konsumpcyjnym nadrozwojem? I sama się zastanawiam i mam w głowie taki dzwoneczek, że jeżeli coś bym nazwała konsumpcyjnym nadrozwojem, to nazwałabym nim na przykład, nie wiem, kupowanie takiego wynalazku jak separator do jajek i ściąganie tego czegoś z Chin, żeby oddzielić białko od żółtka specjalnym urządzeniem, które sprowadzam z Chin. No bo wychodzę z założenia, że człowiek ma przy sobie cały czas takie urządzenie, które pozwala mu oddzielać białko od żółtek, nie? To są dwie ręce i 10 palców, to wystarcza. No ale inni powiedzą, że w końcu jeść też mogę palcami, nie potrzebuję widelca, więc czy to jest konsumpcyjny nadrozwój? No bez wątpienia mamy do czynienia z jakąś wielką nierównością i to nie chodzi właśnie, jak pisze pani Agata, o stawianie granic komuś, tylko o zrozumienie, że w świecie ta straszna niesprawiedliwość jest. Papież też zwraca uwagę na rozprzestrzenianie ubóstwa przez obsesję na punkcie obniżania kosztów pracy.
bez brania pod uwagę poważnych konsekwencji, jakie to powoduje. Bo właśnie w ten sposób poszerza się granice ubóstwa. I myślę, że o obsesjach obniżenia kosztów pracy każdy z nas mógłby długo opowiadać, jak to uderza w godność człowieka, w godność pracownika, który dostaje od swojego pracodawcy komunikat, ile jest wart. Jeszcze z dodanym na marginesie, że jak nie ty, to będzie kto inny. O, pani Anna też, ojej, coś konsumpcyjne nadrozwój. No nie wiem, jakie państwo mają doświadczenia z takimi najgłupszymi rzeczami, jakie można kupić. To myślę, że na AliExpressie czy na tych innych Temu, to tam jest mnóstwo takich wynalazków, że człowiek stwierdza, o fajna, potem w zasadzie, jakiego licha mi to w ogóle, przecież ja tego nie potrzebuję. No dobra, drugie poważne naruszenie godności człowieka to jest wojna. I tu państwu zacytuję to. Wojna jest zawsze porażką ludzkości. Żadna wojna nie jest warta łez matki, która widziała swojego syna poranionego bądź martwego. Żadna wojna nie jest warta utraty życia, choćby tylko jednej osoby ludzkiej, która jest istotą świętą stworzoną na obraz i podobieństwo Stwórcy. Żadna wojna nie jest warta skażenia naszego domu i żadna wojna nie jest warta rozpaczy tych, którzy są zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny i pozbawienia w jednej chwili swojego domu, więzi rodzinnych, przyjacielskich, społecznych, kulturalnych, budowanych przez całe pokolenia. Wszystkie wojny, przez sam fakt, że są sprzeczne z ludzką godnością. To konflikty, które nie rozwiązują problemów, lecz je pogłębiają. Pani Anna pisze, Franciszek plus wojna załącza mi się nerw. Mamy tutaj tę myśl franciszkową. Tę myśl, na której konsekwencje jest nam trudno się zgodzić, na które włącza nam się nerw. Mnie też już. Ale przynajmniej wiemy, co stoi za tą logiką, z którą się nie zgadzamy. Papież pisze, że o wojnie nie wolno już dzisiaj myśleć jako o rozwiązaniu. Pisze, i to jest słusznie, że próbowaliśmy po II wojnie światowej nadać tym wojnom jakieś ramy. Powstawały te wszystkie międzynarodowe pakty, protokoły, porozumienia, konwencje. Próbowaliśmy mówić przez wieki o wojnie sprawiedliwej, ale papież mówi, wciąż powtarzamy stare błędy, to nie działa. Dlatego, żeby budować logikę pokoju, trzeba wyjść z legitymizacji wojny, jakiegokolwiek usprawiedliwiania wojny. Można się z tym nie zgadzać. Można zapytać razem z Ukraińcami, czy to znaczy, że mamy dać się wyrżnąć. Przepraszam za brutalność. Można to uznać za naiwność. Zostawiam to państwu. Nie o to chodzi, żebyśmy o tym teraz dyskutowali. Ale chodzi o to, żebyśmy nawet nie zgadzając się w tej kwestii z papieżem, rozumieli, jaki się za tym kryje ciąg myślowy. Trzecie poważne naruszenie godności człowieka, na które zwraca uwagę dokument, to jest trud migrantów. Czwarte to jest, ale nie, na ten trud migrantów to jeszcze państwo zwrócę uwagę, bo to jest, tam jest ładnie napisane, że uważa się ich za niedość godnych, żeby uczestniczyć jak wszyscy inni w życiu społecznym. Zapomina się, że mają taką samą przyrodzoną godność. Nie mówi się wprost, że nie są ludźmi, ale w praktyce poprzez decyzje, poprzez sposób ich traktowania wyraża się przekonanie, że są oni mniej wartościowi, mniej ważni, mniej ludzcy. I to chciałam państwu przeczytać. Potem jest handel ludźmi. Handel ludźmi, do którego będziemy też zaliczać handel organami, wykorzystywanie seksualne nieletnich, pracę niewolniczą, prostytucję, wykorzystywanie też niewinnych pracowników, tak naprawdę kurierów do handlu bronią, handlu narkotykami, tworzenie takich sieci przestępczości zorganizowanej. Mamy tu podkreślone, że to od człowiecza ofiary, ale od człowiecza również sprawców. Mamy jako piąte naruszenie tu w tych torebkach, jak to oczywiście mnie to interesuje, ale nie zdążę przeczytać. Nadużycia seksualne, które, tu mamy podkreślone, dotykają również Kościół i stanowią poważną przeszkodę w jego misji.
Dobrze, że to zostało podkreślone, że to nie jest detal, że to nie jest coś na marginesie, ale że nadużycia seksualne są przeszkodą w misji Kościoła, w ogłoszeniu misji, w skuteczności tej misji. Szóste naruszenie godności to jest przemoc wobec kobiet. Ja dzisiaj straciłam cierpliwość. Niecierpliwa dzisiaj jestem, proszę Państwa. Po pierwsze, to jest tam, gdzie się nie uznaje równej godności z mężczyznami, to jest tam, gdzie są dyskryminowane matki w pracy, gdzie kobiety nie mają możliwości awansu, gdzie nie ma równych prac, ale też płac, przepraszam, ale też mówimy tutaj o takiej przemocy, która jest nazwana kulturą hedonistyczną i komercyjną, i myślę, że tutaj tu może chodzić po prostu o to, że w dzisiejszej kulturze trzeba za przeproszeniem pokazać pośladki, żeby coś się klikało i żeby sprzedać produkty na Instagramie. To jest pewien rodzaj kultury, z którą mamy dzisiaj do czynienia, uprzedmiotawiającej mimo wszystko kobiety, nawet jeżeli one same to sobie robią. One przecież tej godności nie tracą. Może dlatego mój Instagram kiepsko działa, nie będę tam pokazywać pośladków, ale też do przemocy wobec kobiet będziemy zaliczać zmuszanie ich do aborcji przez mężczyzn czy poligamię. Siódme naruszenie godności człowieka to jest aborcja. Tej argumentacji nie trzeba tutaj przypominać, doskonale ją znamy, godność każdej istoty ludzkiej od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Ósme naruszenie godności, na które myślę, że my tutaj mało zwracamy uwagę, to jest macierzyństwo zastępcze. Macierzyństwo zastępcze, w wyniku którego, cytuję, dziecko niezmiernie wartościowe staje się jedynie przedmiotem handlu. Mamy mowę o tym, że dziecko nie może być przedmiotem kontraktu, że to jest wykorzystywanie trudnej sytuacji materialnej matki, że dziecko ma prawo do w pełni ludzkiego, a nie wywołanego sztucznie pochodzenia, że uzasadnione pragnienie posiadania potomstwa nie może zostać przekształcone w prawo do dziecka. O, Państwo o termomiksach mówią, że uważają za zbędny. Ja też. Ksiądz Marek Skinion dodał, to miło. I powiem Państwu, że przy tym macierzyństwie zastępczym biorę głęboki wdech, bo aczkolwiek uważam, że jest to absolutnie słuszny postulat i że to jest złe rozwiązanie, uciekanie się do czegoś takiego, to uważam, że nad rodzajem argumentacji trzeba tutaj jeszcze w tym przypadku popracować. Bo ona jest absolutnie adekwatna, jeżeli chodzi o, nie wiem, o fabryki dzieci, czy o te całe zakłady surogatek we wschodniej Europie. Słyszeliśmy o tym po wybuchu pandemii COVID, czy potem po wybuchu wojny w Ukrainie, tych dzieci nie miał kto odebrać, zamówionych dzieci z Ameryki nie miał kto i jak z Ukrainy odebrać. To są absolutnie chore, toksyczne pomysły, czyniące z dzieci towar. I te argumenty, które mamy, na to odpowiadają. Ale te argumenty, które dostajemy w dokumencie, nie odpowiadają już na sytuację, kiedy, nie wiem, siostra zgodzi się urodzić dziecko swojej siostrze, bo ta jest bezdzietna. Czy możemy tu mówić o wykorzystaniu, o produkcie, czy jednak o jakimś darze z siebie? Tutaj nie dostajemy na to odpowiedzi. Więc widzę tutaj taką potrzebę jednak pogłębienia tego namysłu. Ta argumentacja jest okej, ale jest jej za mało. Ona nie dotyka wszystkich możliwości. To nie jest wystarczająco pogłębione. Dlatego mówię, że ja bym temu dokumentowi dała jeszcze pół roku. Kolejne, dziewiąte naruszenie to jest oczywiście eutanazja, samobójstwo wspomagane. No i cały wywód na temat tego, że cierpienie nie powoduje utraty godności człowieka, że może być okazją do wzmocnienia wzajemnej więzi i że trzeba osobom chorym łagodzić cierpienie, opieka paliatywna i że życie nawet w swoim bolesnym stanie ma w sobie godność, która zawsze musi być szanowana. Znów tak i znów tak, ale... Bo tutaj przy tym punkcie odnoszę wrażenie, że
O godności człowieka cierpiącego mówi się z perspektywy człowieka zdrowego, nie uwzględniając perspektywy osoby cierpiącej, jakby mówi się o człowieku poza nim. I to mi tutaj zgrzyta. I podobnie jak ten poprzedni punkt, tak również ten bym jednak odsyłała do pogłębienia w następnych latach, że tutaj mi czegoś wybrzmiało za mało, że tutaj wręcz człowiek chory został potraktowany przedmiotowo jako ktoś, o czyim cierpieniu mamy prawo się wypowiadać, a on o sobie nie ma prawa powiedzieć. I to mi tutaj tak zazgrzytało. No i kolejne naruszenie to jest odrzucenie osób o różnej sprawności, dosyć oczywiste. I kolejne to jest teoria gender. Brzmi niepokojąco, Państwo się domyślają. Zaczyna się nieźle. Należy potępić, cytuję, jako sprzeczny z ludzką godnością fakt, że w niektórych miejscach niemało osób jest więzionych, torturowanych, a nawet pozbawianych dobra życia wyłącznie z powodu swojej orientacji seksualnej. To rzeczywiście trzeba potępić. Ale kiedy czytam dalej, to trochę mi brakuje określenia, co tak naprawdę uznajemy za teorię gender. Bo mamy w tym dokumencie tylko tyle, że ona usuwa różnice pod pretekstem, że wszyscy są równi, a Kościół przypomina, że życie ludzkie jest darem Bożym, które należy przyjąć z wdzięcznością i oddać na służbę dobru. I nie ulegać pokusie konkurowania z Bogiem. No niby tak, no ale dokładnie to samo o tym konkurowaniu z Bogiem, no to słyszeliśmy na przykład o operacjach chirurgicznych, to samo słyszeliśmy kiedyś o leczeniu epidemii. No więc to nie jest argument. Mamy dalej o tym, że teoria gender ukazuje społeczeństwo bez różnic płciowych, banalizuje podstawy antropologiczne rodziny. Jaki mam z tym problem i co mi tutaj przeszkadza i co jest słabością metodologiczną tego tekstu? Tą słabością metodologiczną jest to, że kiedy dokument pisze o tym, co to jest teoria gender, to w przypisach odwołuje się do dokumentów napisanych przez papieża Franciszka i tego, co on mówił o gender. Co mówił w przemówieniu na Nowy Rok do tych urzędników tam międzynarodowych? Jakie społeczeństwo pokazuje gender? No to wyczytacie w Amoris Laetitia. No kurczę, nie. Jeżeli chcesz pokazać, co mówi teoria gender i dać uczciwy przypis, to pokaż źródła, żebyśmy my mogli sprawdzić, a nie usłyszeć znów to samo od tego samego człowieka, taki trochę autoplagiat. Nie? To nie jest uczciwa argumentacja, takie powoływanie się na siebie samego, jeżeli chcemy pokazać cudzą myśl. No tak się tego nie robi. Państwo weszli w dyskusję na temat Thermomixa. Ja nie powiedziałam, że uważam, dobra, może to tak wyszło. W moim przypadku Thermomix jest absolutnie zbędny. Gotowanie nie jest na tyle istotne w moim życiu i nie goduję dla takiej liczby osób, żebym potrzebowała spłacać kredyt, żeby mieć odciążenie z jakiegoś ciężkiego obowiązku. Tak, absolutnie nie. Ale też rozumiem, że jeżeli ktoś pracuje i ma dużą rodzinę, to takie urządzenie może doskonale ułatwiać życie. Czy możemy skończyć temat Thermomixów, czy już nie? Jarok, pisze, surrogacja nie, żadne pół roku. Ja naprawdę serdecznie polecam cofnąć się w tym filmiku i posłuchać, co ja powiedziałam. Ja nie powiedziałam, że jakby jeszcze pomyśleli pół roku, to by się zgodzili na surrogację. Nie, powiedziałam, że trzeba rozbudować argumentację w ten sposób, żeby ona dotyczyła wszystkich możliwych przypadków surrogacji. Bo mówienie o tym, że dziecko jest przedmiotem handlu, no to można wzruszyć ramionami i powiedzieć, ale ja mojej siostrze za urodzenie dziecka nie zapłaciłam. Więc drogi Kościele, spadaj z tą argumentacją. Więc jeżeli mówię o tym, żeby dać jeszcze pół roku, to właśnie dlatego, żeby poszerzyć argumenty, nie zmienić argumenty, tylko żeby te argumenty trafiały naprawdę do wszystkich, a do niektórych. Czepialstwo, proszę Państwa, trzeba umieć uprawiać i robić to z wdziękiem. Kolejne naruszenie godności to jest zmiana płci. I znowuż mam wrażenie, że mamy do czynienia z uproszczeniem, tylko wypuszczę fufa. Proszę bardzo, do widzenia. Już mi nie wracaj, nie marudź, tak? Pa, pa.
Ach, ile my czasu tracimy na to, że ktoś się czepia, a nie do końca posłucha, nie? No nic, no nic, na tym to polega. No bo jasne jest, że ciało uczestniczy w godności człowieka, że jest nierozerwalnie związane z duszą, że przez ciało wchodzimy w relacje i że to ciało jest przyjmowane jako dar. Tak, ale tutaj czytamy, każda operacja zmiany płci co do zasady jest ryzykiem zagrażającym wyjątkowej godności, jaką dana osoba otrzymała od momentu poczęcia. Nie wyklucza to możliwości, że osoba dotknięta anomaliami narządów płciowych, które są już widoczne przy urodzeniu lub które rozwinęły się później, może zdecydować się na pomoc medyczną w celu usunięcia tych anomalii. No, mam wrażenie, że znowuż mamy tutaj do czynienia nie z błędnym nauczaniem, absolutnie nie. Mamy tutaj do czynienia z pewnym uproszczeniem kwestii medycznych, ze sprowadzeniem ich do wspólnego mianownika i to sprowadzenie do wspólnego mianownika nie do końca się udaje, że ta rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, bo te anomalie nie muszą być widoczne. One mogą być chociażby na poziomie genetycznym. I znowuż potrzeba głębszych studiów, potrzeba głębszego zrozumienia tematu. Tutaj mamy wielkie kwantyfikatory, bardzo poważne, kategoryczne słowa, wypowiedziane bez solidnej podbudowy, jakby za ogólnie do wszystkich przypadków. Dlatego znów uważam, że trzeba to poszerzyć, żeby powiedzieć tak to samo, ale żeby to było adekwatne do sytuacji, żeby nikt nie powiedział, mnie to nie dotyczy, u mnie jest inaczej. I ostatnie naruszenie godności, jakie tutaj dokument zauważa, to jest przemoc cyfrowa, czyli zagrożenie fałszywymi wiadomościami, zagrożenie oszczerstwami, manipulacje, izolacja, hazard, pornografia. No a jeżeli ta technologia ma służyć godności, to może tutaj być proaktywna i wiadomo, budować piękny i dobry świat. Wszystko fajnie i pięknie. Znowuż nie dostajemy odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić. I w związku z tym jakoś nie mam tutaj poczucia, proszę Państwa, że ten dokument jest przełomowy. Myślałam, że ja się skupię, no dokument się skupia. Ja mam wrażenie, że tak, że przemoc dotyczy też mężczyzn i o tym bardzo rzadko mówimy. No mówi ten dokument to, co musi być powiedziane, ale nie mówi też niczego przełomowego, a we wielu miejscach pozostaje na takim poziomie argumentacji jak zwykle, że te argumenty momentami są za słabe dla współczesnego świata, że on niektórymi argumentami nikogo nowego już nie przekona. To jest mój zarzut. To wszystko jest słuszne, to jest ok, ale nie wiem, czy jest dość wystarczające i dość wyczerpujące. Ja bym ten dokument traktowała, tu się jakaś mafia termomiksowa zebrała, traktowałabym ten dokument jako taką jedną z deklaracji istotnych z tego punktu widzenia, że no od dawna Kościół pewnych rzeczy nie nazwał w jednym dokumencie, więc przyszedł czas, żeby to zrobić i uporządkować, a jednocześnie nie jest to ani rewolucja konserwatywna, ani nie jest to rewolucja lewacka. To jest takie bezpieczne przypomnienie, w jakim punkcie świata jesteśmy. Taki drogowskaz, po prostu. Ksiądz Marek do mafii termomiksowej się zapisał, ale ja tutaj nie biorę żadnych pieniędzy, niczego nie promuję, niczego nie sprzedaję. Proszę Państwa, Dignitas Infinita można sobie wygooglować, można samemu poczytać. Zawsze może ktoś znajdzie dla siebie jakąś niespodziewaną perełkę, serdecznie polecam. Marcin pisze o zmywarkach, ja nie chcę zmywarki, mam fajną małą kuchnię, nie zagracę jej sobie, uwielbiam zmywać naczynia. A poza tym to jest takie dobre miejsce dla introwertyków, żeby... To jest dobre miejsce dla introwertyków, żeby przy dużym towarzystwie zmyć się na chwilę do kuchni. Pani Anna właśnie pisze o tych anomaliach. Dobra. Dobra. Druga sprawa nie jest długa,
ale jest ważna. No dobra, pani Magdalena się dziwi, czy nad tym pracowano tyle lat. No to pani Magdo, proszę sobie wyobrazić, jak to wyglądało 5 lat temu, skoro zostało, pierwsza część została mocno skrócona. Może to jest jakiś precedens, może będziemy przecierać szlaki, ale proszę Państwa, oto we Francji sąd, świecki sąd orzekł, że kardynał Marc Ouellet, były prefekt dykasterii do spraw biskupów, ale też siostry dominikanki Ducha Świętego z Pont-Calais oraz wizytatorzy apostolscy w postaci jednego ojca benedyktyna i jednej siostry zakonnej cysterki mają zapłacić grzywnę, znaczy w zasadzie odszkodowanie 200 tysięcy euro za bezprawne wydalenie z zgromadzenia pani w świeckim świecie mającej, nazywającej się Sabine Baudin de la Valette. Była siostra zakonna, pozwała kardynała i zgromadzenie na drodze cywilnej, nie kościelnej. Oczywiście media w Polsce podadzą Państwu, że została wydalona najczęściej bez przyczyny. Ewentualnie powiedzą, że należała do tradycjonalistycznego zgromadzenia i to jest prawda. Siostra domagała się odszkodowania za straty moralne i materialne i to też jest prawda. I że takie odszkodowania są konieczne. To również jest prawda. To nie może być tak, że się człowieka wyrzuca po 30 latach bez słowa wyjaśnienia i bez pieniędzy. Żony nie wolno w ten sposób porzucić. Alimenty trzeba płacić, a święte wspólnoty kościelne robią to bez cienia zawahania i w imię Pana Boga. Jeszcze uznają często, że to jest wina tych, które wyrzuciły. No ta konkretna siostra żyła we wspólnocie od 1987 roku. W 2011, moje gardło znów się odzywa, miała ponoć jakieś poważne nadużycia w zgromadzeniu potępić publicznie, no i zaczęło się piekło. No to akurat sobie potrafię wyobrazić. Trudno mi jest wyobrazić sobie to, że przeprowadzono w tej sprawie jakieś kościelne postępowanie wobec niej, które wykazało błędy tej wyrzuconej siostry, ale też nikomu nie dano wglądu do akt i ona sama nie wiedziała, za co ją wyrzucają. Podobno jedyne, co miała usłyszeć, to jest to: manipulacja ludźmi, destrukcyjne i krytyczne uwagi, powtarzające się ataki na prawdę, duch kłótni, systematyczna krytyka. Jak słyszę ataki na prawdę i duch kłótni, to mi się już włącza myślenie sekta, no ale to jednak nie brzmi tak za bardzo rzeczowo, żeby to uzasadniało przekreślenie 34 lat życia zakonnego. Życia zakonnego ponoć bez zarzutu. Znaczy ona w sensie, że nikt nie miał zarzutów do jej życia wcześniej. Sama siostra mówiła, że oskarżano ją też o to, że ma w sobie złego ducha. Tutaj znów mój alarm mocno wyje. Mamy w każdym razie jakiś precedens, proszę Państwa. No, na podstawie tych medialnych relacji trudno jest nam powiedzieć, czy zgromadzenie i ten biskup świadomie zniszczyli siostrę i pozbyli się problemu. Czy siostra rzeczywiście tak utrudniała życie wspólnocie i tak jej zagrażała? Oba scenariusze są jakoś możliwe. Dlaczego warto o tym mówić? Po pierwsze, dlatego że wbiło nam się do głowy, nam i innym w Kościele, że im więcej tajności, tym lepiej. Tymczasem powinno nam się wbić w głowę, że im więcej tajności, tym więcej domysłów. Więc jak jest dochodzenie, to są świadkowie, to o tym powiedzmy, pokażmy dokumenty i utnijmy sprawę, a przestańmy gadać po kątach. Po drugie, warto o tym mówić i mówię serio, żeby uświadamiać siostrom zakonnym, uświadamiać byłym siostrom zakonnym, że nawet kiedy są wydalane z zakonu, to nadal mają godność jako ludzie, że nie są, przepraszam, szmatami wyrzuconymi na śmietnik, ani zepsutą zmywarką wystawioną za drzwi, tylko że one poświęciły zgromadzeniu kilkanaście lat i teraz to zgromadzenie ma obowiązek zaopiekować się nimi i wyposażyć je na drogę.
zapłacić coś w rodzaju alimentów, bo tego wymaga nie chrześcijaństwo, ale zwykła przyzwoitość. Polecam, jak zwykle, tak Państwo wiedzą, siostry. To wciąż jeszcze można gdzieś w księgarniach kupić. No a teraz, proszę Państwa, biskup. Ożeniony biskup. Pani Hania pisze, że ma zmywarkę, pralkę, suszarkę. Pralkę mam. Nad suszarką się zastanawiałam, bo ponoć kocią sierść neutralizuje. Ale nie mam miejsca. Ja jednak wolę mieć miejsce w domu niż sprzęty. Ożeniony biskup, bo biskup budzi sensację, a nam zostało mało czasu. Xavier Novell Goma, urodzony 1969 rok w Hiszpanii, a więc pan już taki no, nie za młody. Księdzem był od roku 1997, biskupem od roku 2010. No i ten biskupem był dosyć długo, bo był nim aż 11 lat w Solsonie, to jest wschód Hiszpanii, tak na północ od Barcelony, ale to był też biskup egzorcysta. On nie powołał egzorcysty w diecezji, tylko sam tym egzorcystą był. On prowadził terapie konwersyjne dla osób homoseksualnych, więc już znamy nurt. No i zdecydowanie był tradycjonalistą. Tak? To nie był zwolennik zachwycony papieżem Franciszkiem. Żeby nie było, że zepsuty lewak. No i kiedy odchodził z kapłaństwa, miał 52 lata. Panowie, wciąż jest dla Was nadzieja. Pani Joanna pisze, że to nie młody. No w sensie, że nie, że młody pstro w głowie 30 lat i kapłaństwo rzuca. Nie, nie, doskonale już wiedział, co robi. A pani Silvia Caballo jest pisarką. Mało można dotrzeć do tego, co natworzyła. To jakieś takie ponoć satanistyczno-pornograficzne dzieła. Ja się tu powołuję, mówię, na to, co znajduję w internetach. Nie czytałam oczywiście niczego z tych rzeczy. I zdaje się, że temat egzorcyzmów połączył tych dwoje, bo oni się poznali gdzieś studiując demonologię. Czy to były jakieś wykłady, czy to były kursy, nie mam pojęcia. W każdym razie był rok 2021. Ksiądz biskup się zakochał i postanowił odejść z kapłaństwa. To się wtedy obiło po świecie bardzo szerokim echem. Pamiętam tę historię, jak był biskupem od 11 lat, to już był ugruntowany raczej. My chyba o tej historii nie mówiliśmy, programy już trwały, no właśnie dlatego, że uznałam, że to jest temat obyczajowy i on się niczym nie różni od odejść innych księży. I o odejściach księży rozmawialiśmy merytorycznie, a nie o tym, kto z kim. Biskup złożył rezygnację z urzędu. Potem został ojcem bliźniąt, chłopca i dziewczynki. Wszędzie piszą, że złożył rezygnację i niewiele więcej, ale domyślam się, że tak jak wszyscy księża, no został odsunięty od sprawowania posługi, no nałożona została na niego kara suspensy, czyli nie wolno mu było sprawować sakramentów. Ale proszę Państwa, teraz żebyśmy zrozumieli, dlaczego o tym my mówimy. Ksiądz, na którego jest nałożona kara suspensy, on nadal należy do stanu duchownego. Jeżeli chce zawrzeć związek, musi napisać zgodę do papieża o zwolnienie z przyrzeczenia celibatu. Jak wygląda ta sytuacja, 69 rok Pani Aniu, jak wygląda ta sytuacja odchodzących księży z kapłaństwa, to my już sobie w tych programach mówiliśmy wiele razy i to Państwo wiedzą. Jan Paweł II te postępowania przedłużał w nieskończoność, to trwało długimi latami. I chyba on liczył na to, że jak księżom będzie trudno uzyskać dyspensę, to się nie będą zakochiwać. No to nie działało. Księża się dalej zakochiwali, tyle że żyli przez długie lata w grzechu, żyli bez możliwości powrotu do sakramentów i to się zmieniło bardzo mocno za czasów papieża Benedykta XVI. Benedykt XVI to prawie natychmiast zmienił, papież Franciszek też już tutaj nie robi jakichś specjalnie problemów, owszem to trwa, ale nie trwa w nieskończoność, rok, dwa, lata, góra. Raf Raf pisze, ksiądz teraz biskup, w przyszłości papież, co teraz będzie, ale Raf Raf, panie, pani, nie wiem, a w przeszłości to wielu takich było, to nic nadzwyczajnego, spokojnie, luzik, to już było, to nie jest żadna rewolucja w świecie. I teraz, proszę Państwa, kiedy papież zwalnia księdza z obowiązku celibatu,
bo to papież robi, ksiądz jest automatycznie zwolniony również ze wszystkich kar kościelnych, traci wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze święceń, znaczy prawa, traci obowiązki i nie może wykonywać władzy święceń. Z pewnymi wyjątkami, Państwo pamiętają, on nie wolno mu odprawiać mszy świętej, bo to byłaby uzurpacja, chociaż tę moc ma. Nie wolno mu spowiadać, chociaż może ważnie rozgrzeszyć, może rozgrzeszyć w niebezpieczeństwie śmierci. Jest tam też kilka innych kwestii, które się pozmieniały za papieża Franciszka, to już wszystko było. Co musimy tutaj zrozumieć? Co czyni człowieka księdzem? Księdzem czyni człowieka sakrament święceń, a celibat jest tylko przyrzeczeniem, takim dodatkowym ludzkim prawem, które związuje człowieka przy okazji przyjmowania sakramentu. Celibat nie należy do istoty sakramentu święceń, jest dołożonym do tego ludzkim obowiązkiem, ludzkim prawem. To oznacza, że nawet jeżeli człowiek zostaje zwolniony z celibatu, to sakrament święceń nadal w nim i na nim jest i nadal jest ważny. Człowiekowi nie wolno korzystać z tego sakramentu święceń, nie wolno mu korzystać z tej mocy, ale on ją ma. Tak jak mówiłam, w skrajnym przypadku może ją wykorzystać, ale tego sakramentu nie da się z człowieka zdjąć, nie da mu się odebrać tej sakramentalnej mocy, jeżeli została udzielona ważnie. Dlaczego o tym mówię? Bo przy okazji odejścia biskupa pojawiły się głosy o takiej pewnej niesprawiedliwości, nierówności, hipokryzji Kościoła, że biskup może odejść i wziąć ślub kościelny, biskup go tam bodaj na Wielkanoc wziął, a ludzie z drugiego małżeństwa nie mogą tego zawrzeć. I żeby teraz była jasność, żebyśmy się rozumieli, naprawdę rozumiem trudne sytuacje. Rozumiem dramat małżonków zostawionych młodo, oszukanych, porzuconych, ludzi, którym się odmawia prawa do miłości, prawa do znalezienia opiekuna dla dzieci i tym podobne. Naprawdę rozumiem, znam ten świat, nie muszą mnie Państwo do tego przekonywać, że jest to odbierane jako niesprawiedliwość. Rozumiem. Próbuję Państwu wytłumaczyć, jak wygląda tutaj logika Kościoła wynikająca z teologii sakramentów, którą zbudowaliśmy. Bo tam, gdzie ktoś zestawia zbyt prosto małżeństwo i kapłaństwo i domaga się zrównania prawa w tej kwestii, to ja odnoszę, że trochę sakralizuje sakrament kapłaństwa. Bo owszem, kapłaństwo jest sakramentem, ale ono jest sakramentem na służbie pozostałych sakramentów. Ono nie jest dla samego człowieka, ale jest dla wspólnoty, jest dla innych. Ksiądz nie jest księdzem, żeby być doskonalszym, żeby mieć bliżej do Boga, czy żeby stać w krótszej kolejce na sąd ostateczny. Ksiądz jest po to, żeby chrzcić, żeby sprawować Eucharystię i żeby rozgrzeszać. Sakrament kapłaństwa nie jest celem samym w sobie, jest na usługach. I to jest ta pierwsza różnica. Sakrament małżeństwa ma służyć małżonkom w ich miłości i w ich zbawieniu. Dzieciom też, ale przez miłość rodziców. To jeszcze nie jest najważniejsze. Staram się to czytelnie poukładać, co mi się w głowie kotłuje. Spokojnie. Istotą święceń kapłańskich, tak jak mówiłam, nie jest celibat. Celibat jest jakimś formalnym, prawnym dodatkiem. Jest nakładanym obowiązkiem, obowiązkiem nakładanych na księży przy okazji włączania ich do stanu duchownego. Mówię, dodatkiem przy okazji. Mam świadomość wagi tego, co mówię, ktoś mi zarzuci, że banalizuje, trywializuje, ale tak to w historii wygląda. Inaczej, celibat nie jest konieczny do tego teologicznie, żeby sakrament zaistniał. Kościół może się zgodzić na udzielenie sakramentu święceń kapłańskich, nie odbierając od człowieka przyrzeczenia celibatu. Takie święcenia też są ważne i działają. Rozumieją Państwo tę logikę, tak? Dwie oddzielne rzeczy, które połączyliśmy, ale one są jednak oddzielne, sprzężone tylko lekko. A co jest istotą sakramentu małżeństwa?
Istotą sakramentu małżeństwa jest wzajemna wierność, wzajemne oddanie się sobie również we współżyciu seksualnym. Oczywiście to nie jest jedyne, ale to jest integralny czynnik decydujący o tym, że małżeństwo jest albo go nie ma. I małżeństwo nie zaistnieje i nie może zaistnieć. Nie będzie sakramentu tam, gdzie nie będzie otwartości na współżycie seksualne i nie będzie wzajemnej wierności, tego zobowiązania do wierności. I tak jak Kościół może się zgodzić na udzielenie sakramentu kapłaństwa bez celibatu, bo ten sakrament sam w sobie będzie istniał, tak nie będzie istniał sakrament małżeństwa bez wzajemnej wierności. Nie ma tego sakramentu, on nie istnieje. Więc nie można zrównywać złamania celibatu do złamania wierności małżeńskiej. Złamanie wierności małżeńskiej uderzy w samą istotę sakramentu małżeństwa. Złamanie celibatu nie jest uderzeniem w sedno sakramentu, a jest uderzeniem w jakieś prawo związane z tym sakramentem. Zaraz dojdę do istoty, żeby nie było, że kogoś tu tutaj bronię albo oskarżam. Nie czytam komentarzy, bo w tej chwili nie nadążę. To, proszę Państwa, że dzisiaj mamy taki problem, nie wynika z hipokryzji Kościoła, ale wynika właśnie z teologii sakramentu i teologii kapłaństwa, jaką zbudowaliśmy. Że my możemy powiedzieć, zwalniamy cię z celibatu, możesz wziąć ślub. Bo samo współżycie seksualne jako takie nie stoi w sprzeczności ze święceniami kapłańskimi jako takimi. To się nie gryzie na poziomie sakramentów. To się gryzie na poziomie prawa. A jak się gryzie na poziomie prawa, to to jest dla człowieka rozwiązywalne. To możemy coś z tym zrobić. Oczywiście pro forma, dla uniknięcia zgorszenia, my prosimy księdza o to, żeby przeszedł do stanu świeckiego albo go przenosimy do stanu świeckiego. Ale równie dobrze można sobie wyobrazić, że za jakiś czas będziemy pozwalali pozostać księdzu księdzem i nadal i po prostu żyć w związku. Bo święcenia kapłańskie i sakrament małżeństwa na poziomie sakramentalnym się nie będą wykluczać. Tamten celibat tylko przeszkadza. Wyklucza te sakramenty to, co jest dodatkiem, wyklucza ten celibat. A nie możemy powiedzieć, że zwalniamy kogoś z wierności małżeńskiej, że możesz sypiać z inną kobietą, możesz sypiać z innym mężczyzną, bo współżycie seksualne z inną osobą stoi w sprzeczności z istotą sakramentu małżeństwa. I tu już trudno sobie wyobrazić zmianę kiedyś w przyszłości teoretycznie. Trudno sobie wyobrazić zmianę, która nie byłaby odwołaniem sakramentu, powiedzeniem, dobra, tamten sakrament nie zaistniał. No to mogłaby być tylko co? No poligamia, tak? Poligamii nie potrafimy sobie wyobrazić, ona się nie mieści w naszym rozumieniu sakramentu małżeństwa, ale odwoływanie sakramentu też się nie mieści, że tutaj nie mamy wyjścia właśnie przez to, że czym innym jest współżycie w małżeństwie, a czym innym jest niewspółżycie księdza. Nie wiem, nie jestem prorokiem, ale wychodzi, że naprawdę taką drogą przyszłości i drogą zachowania pewnej racjonalności i spójności w nauczaniu, no będzie tylko zniesienie celibatu, tak? Właśnie po to, żeby nie zostawać tutaj w tym rozkroku, że jednym wolno więcej, a innym wolno mniej. I jeszcze jedna sprawa. To się trochę namnożyło opowieści, jakim to dramatem jest dla ludzi, kiedy to ksiądz odchodzi. Proszę księży i proszę księdza, ktokolwiek mnie słucha. Ja nie chcę absolutnie żadnemu księdzu sumienia rozmywać, ale jak ksiądz myśli, że komuś złamie życie swoim odejściem, no naprawdę, serio, proszę zrobić rachunek sumienia, nie wiem, z narcyzmu, no to owszem, będzie sensacja w parafii na jakiś miesiąc. Jak ksiądz funkcjonuje w mediach, to na jakieś 2-3 dni. Kilka starszych pań się wzruszy i powie, o szkoda, taki fajny był. Kilku ministrantów, nie wiem, pójdzie na piwo pogadać, ale naprawdę, następnego dnia i następnego dnia wszyscy normalnie pójdą do szkoły, wszyscy normalnie pójdą do pracy, w parafii ustanowią zastępstwo i okaże się, że dają sobie radę bez księdza. W szkole katechetka weźmie więcej godzin i się tylko ucieszy. Na uczelni, nie wiem, jeden doktorant się przejmie, promotora mu zmienią i mu jeszcze na rękę pójdą. Naprawdę niczyj świat się nie zawala. I
Ja bardzo, dlaczego o tym mówię, bo bardzo nie lubię, kiedy księża porównują swoje odejście z rozerwaniem małżeństwa. Kiedy księża porównują swoje odejście do tego, kiedy kobieta zostaje sama z dziećmi. Kiedy się zostawia kogoś z, nie wiem, z niespłaconym kredytem, z rachunkami, z poczuciem zdrady, osoby, która naprawdę, której się naprawdę oddało całe swoje życie, z odkryciem, że nie wiem, cała miłość 15-20 lat była kłamstwem. Albo z koniecznością wychowywania samodzielnie dwójki małych dzieci, czy z użeraniem się o alimenty. Jeżeli jakiemukolwiek księdzu się wydaje, że jego odejście z kapłaństwa to będzie taki sam dramat jak rozwód, to naprawdę serio, niech zejdzie na ziemię i niech posłucha historii rodzinnych. Czy my was lubimy, jesteście dla nas ważni, ale nie, nie aż tak, więc raczej, warto się martwić raczej o własne sumienie, o to, co wy robicie, czasem swoim kobietom, czasem swoim dzieciom, a nie o to, co robicie tłumom, parafianom, uczniom, studentom czy wychowankom, bo jednak jeśli wzięliście odpowiedzialność za konkretnego człowieka, to on jest ważniejszy, a nie tłum. No i proszę Państwa, oczywiście kończąc ten wątek hiszpańskiego biskupa, papież nie udzielił tutaj, wbrew pudelkom i innym mediom, żadnej szczególnej zgody. To jest zwyczajna, taka jak dla wszystkich innych księży, tym bardziej nic złego nie dzieje się z papieżem Franciszkiem. Jak to czytałam w niektórych dyskusjach, takiej zgody udzielał Franciszek, Jan Paweł II, Paweł VI i wszyscy papieże przed nim, a media z tego robią klikalne tytuły, a ludziom, którzy po prostu nie mieli o tym pojęcia, to się nagle wydaje, że rewolucja się dzieje. Żadna rewolucja, proszę Państwa, wdech, wydech, żyjemy dalej, byle do czwartku. Ja Państwa zapraszam, Patronite, chrupki dla Meli na Buy Coffee tu, a my się widzimy w czwartek, przeciągnęłam czas już za długo, to był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska, dobrej nocy.